czym najlepiej komponuje się czekolada? Przekonamy się o tym razem z bohaterami challenge'u. Będą próbować najbardziej niezwykłych potraw, aby znaleźć te najsmaczniejsze. Chcę pierwsza sprawdzić mój talerz. Wow, czy to kawałki arbuza? Wyglądają naprawdę soczyście. Mila, ty co masz? Nie wierzę. To są żywe robaki. Julie, spójrz. One się ruszają. To wygląda naprawdę obrzydliwie. Nie rozumiem, jak można to włożyć do ust. Ja też, ale chyba będę musiała. Chociaż nie, nie będę ryzykować. Zaczynaj. Smacznego, Mila. Jesteś taka miła, Julie. To straszne. To będzie chyba najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłam. Może czekolada naprawi sytuację. Szczerze mówiąc, bardzo w to wątpię, ale nie ma wyjścia. Trzeba spróbować. Fu, one pełzają po języku. To takie zabawne. Wyglądasz jak zwierzę przy wodopoju. Dobra, nie będę się rozpraszać. Muszę się pospieszyć i skosztować mojego soczystego arbuza. Jestem pewna, że czekolada będzie wspaniałym dodatkiem do tego pysznego smakołyku. Nawet kolory bardzo ładnie się ze sobą komponują. O mój Boże, jakie to słodkie. Brak mi słów, by wyrazić swój zachwyt. Nie mogę się zatrzymać. Naprawdę miałaś szczęście. Chciałabym spróbować arbuza w czekoladzie. Błagam cię, daj mi jeden kawałek. Masz dwa. Dzięki, Julie. Żartowałam. No ja ci uwierzyłam. Zwariowałaś. Sama to wszystko zjem. Jest niewiarygodnie pyszny. Dlaczego mam się nim dzielić? Bo jesteś moją przyjaciółką? Myślałam, że to coś znaczy. Ale chyba będę musiała jeść robaki. Jak to się mówi, nie można uciec przed przeznaczeniem. Są ohydne. Nie mogę ich jeść. Julie, spójrz, coś się dzieje. Rany, chyba moje robaki zrobiły się czekoladowe. Muszę spróbować. Wow, to wspaniałe. Są jak prawdziwe cukierki. Dostałam niesamowity zastrzyk energii. Co ty robisz, Mila? Jem robaki. Tym razem ja będę pierwsza. Powodzenia. Chyba to awokado. Jest takie ładne. Bardzo mi się podoba. Teraz ty, Julie. Doniczka z ziemią? Nie wierzę. To jest niejadalne. Może jest w tym jakiś haczyk? Julia zje ziemię. Szczerze mówiąc, nie mam się z czego cieszyć. To jest paskudne. Nie wiedziałam, że ziemia jest gorzka. Lepiej ty zaczynaj, Mila. Dobra, jak chcesz. Mam genialny pomysł. Awokado trzeba przekroić na pół, aby wlać do niego jak najwięcej czekolady. Oj, zapomniałam usunąć pestkę. Nie potrzebuję jej. No to można zaczynać. Miałam rację. Z łatwością można nabrać czekolady. Julie, spójrz tylko. Nie mogę się doczekać, aż tego spróbuję. Wezmę większą łyżkę. Ta będzie w sam raz. Trzeba nabrać miąższ i czekoladę, aby spróbować wszystkiego razem. Wygląda dziwnie, ale próbuję. No, całkiem nieźle, niepotrzebnie się bałam. Masz trochę dziwny gust. Julie, coś wymyśliłam. Do skórki od awokado można wlać więcej czekolady. To genialne. Czemu od razu o tym nie pomyślałam? To jest pyszne. Nawet lepsze niż z awokado. Tym razem miałam dużo szczęścia. Brawo. Ja z kolei nie chcę próbować ziemi. Myślę, że nawet czekolada tu nie pomoże. Zaraz się o tym przekonamy. Wygląda przerażająco. Wyobrażę sobie, że to tylko okruchy herbatników. Mam nadzieję, że to ułatwi sprawę. Kurczę, jak ja się boję. Zamknę oczy i po prostu to przełknę. Fuj, ziemia jest obrzydliwa i chrzęści mi w zębach. O, pestka awokado. Nie mogę uwierzyć, że wcześniej o tym nie pomyślałam. Mila potrzebuje jej. Zasadzę ją w ziemi i będą z niej wyrastać pyszne owoce. Zobaczysz? Trzeba tylko pamiętać o odpowiednim podlewaniu za pomocą czekolady. To genialne. Powinno się udać, bo bardzo się staram. Nie jestem taka pewna, czy twój plan się powiedzie. To wszystko wygląda jakoś dziwnie. Patrz, coś się dzieje. Naprawdę mi się udało. Wow, to drzewo rośnie w mojej doniczce. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Czy to w ogóle możliwe?
Jak widać, tak. Najważniejsze to nigdy się nie poddawać, a wtedy wszystko się uda. Zobacz, jakie słodkie czekoladowe awokado. Szkoda, że nie mogę go spróbować. Nie smuć się, Mila. Poczęstuję cię, bo ta roślina przecież wyrosła z twojej pestki. Bez niej nic by się nie udało. Dzięki. Co za pyszności. Teraz ja zacznę. Ojej, to lizak. Ale co on ma w środku? O nie, wygląda jak ostra papryczka. Co za niespodzianka. A co ja tu mam? Ojej, to chyba jakiś słodki żel. Ale fajnie, spróbuję. Jest pyszny, podoba mi się. Myślę, że jeśli dodam czekoladę, to będzie jeszcze lepiej. Trzeba to sprawdzić. Zwłaszcza, że mam taką możliwość. Jestem pewna, że nie będziesz zawiedziona. Ja też tak uważam. Gotowe. Wszystkie składniki zostały wymieszane, można próbować. Masa jest troszeczkę gęstsza, co mi się w sumie podoba. Dzięki temu smak jest bogatszy, wspaniale. Żel tak przyjemnie rozprowadza się na języku, palce lizać. Też chciałabym spróbować. Wygląda na to, że będę musiała zjeść tego lizaka z niespodzianką. Ale sam lizak jest przepyszny, serio. Na twoim miejscu nie dałabym się tak ponieść emocjom, Julie. To może się źle skończyć. Nie mów mi, co mam robić, Mila. Umiem sama myśleć. Lizak w czekoladzie to po prostu słodka bomba. Wszystko zjadłaś? O nie, zupełnie zapomniałam o papryczce. Moje usta płoną, będzie pożar. Potrzebuję wody. Ostrzegałam cię, Julie. Nigdy mnie nie słuchasz. Teraz musimy cię jakoś ratować. Poczekaj, ugasimy pożar czekoladą. No dalej, otwieraj szybko usta. Co ty robisz, Mila? Może nie trzeba? Nie, proszę, już mi lepiej. Myślę, że mój plan zadziałał. Już nie płoniesz. Uff, dzięki. Ciekawe, co tym razem kryje się pod pokrywką? Rolki? Super, uwielbiam je. Teraz ja. No nie wierzę, to karaluch. Dlaczego zawsze trafiają mi się jakieś owady? Naprawdę się ich boję. Nie chcę ich nawet dotykać. Co za tchórz z siebie, Mila. Nie ma w tym nic zabawnego. Lepiej jedz te rolki, zamiast się na nich gapić. Całkowicie się z tobą zgadzam. Wystarczy polać je czekoladą i gotowe. Obawiam się, że nie do końca podoba mi się to połączenie, no ale i tak warto zaryzykować. No mam mieszane uczucia. Chociaż muszę przyznać, że są dobre. Nie ma sensu się powstrzymywać. Czas na porządny posiłek. Rolki w czekoladzie to teraz jedno z moich ulubionych dań. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, jak to smakuje. I nie próbuj. I tak nie doceniłabyś tego wykwintnego połączenia. Jesz z takim apetytem. To dobry znak. Przyznaję, że nie miałabym nic przeciwko dokładce. Szkoda, że porcja była taka mała. Teraz twoja kolej, Mila. Dlaczego mi przypomniałaś? Umrę ze strachu. Trzymaj pałeczkę. Może to ułatwi ci zadanie. Nie sądzę, ale dziękuję. Muszę wziąć się w garść i zrobić to szybko, zanim ten karaluch zniknie. No chodź, kochanie, wejdźmy pod czekoladowy prysznic. Muszę go porządnie obleć czekoladą, żeby nie było nic widać. Tak się boję. Ledwo mogę ruszać rękami. Zrobiłam to! Ugryzłam go! Chwileczkę. To nie jest takie obrzydliwe, jak się spodziewałam. Czy ty mówisz poważnie? Sam jego widok przyprawia mnie o dreszcze. No nie wiem. Teraz już wiesz, jakie produkty można i należy łączyć z czekoladą, więc do dzieła!